innowacyjny system belek na pasie. Rękawice. Ochraniacze. Tarcze. Ubrania. Odzież klubowa. Czyli wszystko, czego potrzebujesz na treningu i poza nim. sparringpartner.pl. Dzień dobry, Wiktor Bidas z tej strony, sparringpartner.pl, a ze mną Szychan Andrzej Drewniak, dzień dobry. Dzień dobry. Szychan, mieliśmy przyjemność rozmawiać jakiś czas temu, też przy okazji Mistrzostw Polski Open. Wtedy to był jubileusz, bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj mamy, jak na górze widzimy, 25. Mistrzostwa Polski Open. Jak, Szychan, krótko podsumujesz ten turniej? Czy jesteś zadowolony z organizacji i z poziomu? No ja bardzo cieszę się, że po raz kolejny Rafał Tomala i jego mazowiecki klub podjęli się organizacji tej imprezy. My wcześniej już uczestniczyliśmy i byliśmy zadowoleni z organizacji poprzednich edycji turnieju i zakładaliśmy, że on nie może być gorszy niż poprzednie. I tak się stało. Poziom, jeśli chodzi o organizacyjny, bardzo wysoki, no też bardzo ładna sala, wystrój i myślę, że dla wielu to może być przykład, jak można zorganizować niewielkim nakładem bardzo dobry turniej. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, bo jest 16:22, a my jesteśmy właściwie już po wszystkim. Zawodnicy nie przemęczeni, co też na pewno to jest duży plus. Szychan, ja bym chciał jeszcze krótko dzisiaj, a propos tego, co się wydarzyło na matach dzisiaj, bo jeżeli chodzi o tą kategorię Open i kobiet i mężczyzn, myślę, że mieliśmy wiele nowych twarzy i takich zawodników, których właściwie ja osobiście się nie spodziewałem. Czy następuje jakaś zmiana pokoleń? Ja myślę po prostu, że ponieważ w najbliższym czasie mamy wyjazd do Tokio, mamy wyjazd do odbioru przy stole sędziowskim na mistrzostwa Europy, które będą kwalifikowały część zawodników do mistrzostw świata, ja myślę, że po prostu jakby nałożenie się na siebie tych kilku turniej to jest ten efekt, że ci młodzi, którzy dotychczas czekali jakby w kolejce, mogli pokazać swój kunszt. I ja się bardzo cieszę, bo 280 medali, które zdobyliśmy na matach Europy i świata, nawet w Tokio, to jest to, co oczekujemy, że to będzie kontynuowane i ci młodzi zawodnicy są tym naszym wspaniałym zapleczem. Szychan, takie pytanie gdzieś mi w głowie się teraz pojawiło, że właściwie przez ostatnie wiele lat to karate jest w Polsce bardzo mocno w takiej fazie przebudowy. Mamy wiele organizacji, mamy wiele jakichś tworów, które gdzieś tam się dzieją lepiej lub gorzej. Gdzie jesteśmy, że tak zapytam może grudolotnie, gdzie jesteśmy z naszym karate w Polsce? Czy to jest dobry kierunek, w którym idziemy, czy jesteśmy w jakimś po prostu dobrym miejscu? Ja myślę, że karate w tej chwili, które jeśli chodzi o liczbę klubów, bo to jest 650 klubów, następnie to jest prawie 50 tysięcy ćwiczących, to jest największa grupa osób, które interesują się zarówno sportem, jak i sztukami walki. Jeśli chodzi o właśnie sport sztuki walki, to na pewno karate jest najszersze i ta propozycja, szczególnie dla Kyokushin Karate, które jest karatem kontaktowym, jest bardzo szeroka i w związku z tym no, bardzo wielowymiarowa. Tu stało się takie, powiedzmy, nieszczęście, że po to, żeby wejść na olimpiadę, został zmonopolizowane karate WKF, które no, miało aspiracje, żeby wejść na olimpiadę. Udało się to zrobić, ale jednorazowo. I dzisiaj możemy mówić o tym, że te błędy, które zostały popełnione, no, przekładają się także na Polskę. Następnych olimpiady z udziałem karate już nie będzie, ale za to te wszystkie, powiedzmy, kontaktowe odmiany karate dzisiaj mają się dobrze i rozwijają no, w wielu kierunkach i być może, że przyjdzie dzień, że to wszystko zostanie zjednoczone.
No i właśnie, Szychan, moje kolejne pytanie jest takie, bo tak jak powiedziałem, przez ostatnie lata jest wiele podziałów. Czy myślisz, Szychan, że te podziały w pewien sposób nawet na polskim podwórku wpływają pozytywnie na rozwój tej dyscypliny? Czy to jest raczej trochę taki rozwój przyblokowany z twojej perspektywy? No ja myślę, że jesteśmy w tej fazie takiego, powiedzmy, wulkanicznego rozwoju, że rozwijamy się w wielu różnych kierunkach. Z jednej strony jest to dobrze, ponieważ jest ogromna propozycja przepisów, zawodów dla wszystkich, a z drugiej strony, gdybyśmy na to spojrzeli, że znowu chcielibyśmy pójść na olimpiadę, musielibyśmy się jednak zjednoczyć. Szychan, ostatnie pytanie, bo też kolejna sprawa, która mi się tak w głowie w tej chwili do głowy mi przychodzi, no to jest jeszcze jakby konkurencyjny związek, albo jakby go nie nazwać. Jest ta organizacja PZKK, która organizuje też swoje Mistrzostwa Polski. Jaki jest twój stosunek do tej organizacji, do tego przedsięwzięcia? Ja myślę, że ambicje niektórych naszych kolegów, którzy w Polskim Związku Karate nie radzili sobie, zarówno sportowo, jak i organizacyjnie, spowodowało, że oni spróbowali jakby sami sięgnąć o coś podobnego, wykorzystując demokrację, dużą demokrację, szczególnie w Polsce, brak tej jednej olimpijskiej organizacji, która mogłaby to spionować. I uważam ten krok za niewłaściwy. Uważam, że powinni się odbywać tylko jedne Mistrzostwa Polski i my tych kolegów zapraszamy dalej do udziału. My zdajemy sobie sprawę, że oni nie dysponują takim potencjałem jak Polski Związek Karate i żeby pochwalić się, powiedzmy, zdobyciem tytułu mistrza Polski, musieli obniżyć troszeczkę loty i w związku z tym, powiedzmy, te drugie mistrzostwa Polski nie są z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia organizacyjnego, z punktu widzenia, powiedzmy, pewnej konsekwencji, nie są dobre dla polskiego sportu. Rozumiem. Szychan, ja bardzo się cieszę, że mogliśmy się po raz kolejny zobaczyć przy okazji Mistrzostw Polski, bo to zawsze miła sytuacja. Mam nadzieję, że ten Polski Związek, przede wszystkim ten turnieje tutaj będą się rozwijać fajnie, bo dzisiaj poziom był naprawdę bardzo dobry i bardzo wysoki. Tak jak powiedziałem, wiele nowych twarzy, ale to chyba duży plus tej imprezy akurat. Szychan, ja bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Dziękuję.